Siema Byki, lecimy do Torunia, do RR Moto z Oskarem i z Kubą. Siema. Siema. Hejos. Jedziemy na zakupy. Lecimy, nie śpimy. Kontrolę prędkości. Siema, siema, Toruń. Dojechaliśmy. RR Moto. Chyba do nas. Ja, do nas. Widzowie. Kuba, widzów mamy. Siema Byki, a wy do nas? No. A jaj, wiedziałem, że ktoś będzie. Aż z Nieszawy, ogólnie. Z Nieszawy? No. Siema. Siema, cześć. Jak masz na imię? Igor, cześć. A ty? Czarek. Siema. Witam, witam. Jak masz na imię? Ja, Kacper. Kacper. Kuba, chodź. Gdzie jest Kuba? Gdzie jesteś? Za mało miejsca. Czapkę masz? Nie mam. Przywitaj się. Chłopaki przyjechali. Zgubiłem. Czapkę zgubiłem. Wejdziemy do sklepu, zostaniecie w sklepie, nie? Dobra. Damy. Siema. Wlepę przyklejamy. Ale gdzie? No, Oskar wymyśli. Gdzieś znajdziemy miejsce. Udawaj, kur. Jedno na szybie. Oskar jest duży, to wiesz, kamera nie obejmuje. No. Gdzie go przykleić? Damy? Jak to się odkleiło? A. Masz wycięte. Co tu dajemy na ten metal, żeby nikt nie ściągnął? No, dawaj. Trzymaj, 2 metry, Kuba. To Oskar się mnie wszędzie. Jest wlepa. A ja muszę baterię wymienić. Ja nie wiem, co się dzieje z tym aparatem. Otworzysz mi jeszcze i ten karton weźmiemy. Z kalendarzami i tymi. Wiesz co, to chyba automatycznie się ściąga, Kuba. Kuba. Tu masz przycisk. Naciśnij. Tylko naciśnij i odejdź. I odejdź. Ale nowoczesne. No, nowoczesne. No, wy macie ten słuchanie. Igor opowiada. No, mam 150 kwadra Chińczyka, mini ścigacza jeszcze takiego, no i tam taki klasyka Simpsona S51. No i miałem jeszcze 110 kwadra takiego do zabawy właśnie. No i to na wszystko. Bocznych jeździłeś? No, na tylnych, na bocznych umiem jeździć. O. Lepiej ode mnie. Filmiki mamy. No. Macie filmiki? A ty jaki sprzęt masz? Ja na tym, na Chińczyku 200 jeżdżę. Proszę. O. A ty? Ja nie mam. Nie ma też. My bracia jesteśmy, my bracia i... Aha. Pożyczacie sobie? Tak. Zapraszasz nas na tereny Zapraszam, swoje? Oczywiście. Gdzie? Nieszawa okolica, Niszczewy, Paganiec. Dobra. I co? Trudne pojazdy jakieś? No jest tam. Busetą to tak nie mógł zbytnio podjechać, ale w sumie po kilku próbach udało się. No dobra, mamy miejscówkę kolejną. U widzów. No, to na Facebooku się skomunikujemy, nie? No nie macie pojęcia, jak się cieszę, że wbiliście. No, całą brak ekipą się... jesteśmy teraz, nie? Dobra. Ja wezmę kartę. Weźmiesz? Dobra. Kuba już wjeżdża na sklep. RR Moto. Chodź. Kowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, 160 to jest jedno. I tak nie wiarę, że tam... To co, no na kanapkę tworzyć? No. I jedną ostatnią, patrz. Muszę zamówić. To z tych starych. To będzie na sprzęt. No, ale ty też weźcie. No i plakaty. No, nie wiem, po dwie weźcie, jak tam wam pasuje. Co, po kalendarzu? No. Po dwa. Dziękuję. Plakaty są różne? Różne, no. A pamiętacie to? Tak, powiem. A, no, no. Ja to oglądam ogólnie od, jak był wyścig 1/4 mili z wtedy CBR-ką. Od tamtego, od tamtego. A, i ja tym Wittpilenem, tą sławnym. Tak. No to też już długo. Było 790 chyba, tak? Pojemność. 701 to był, ale no. Nie pamiętam dokładnie. Co, po kilka plakatów damy, nie? No. Są różne. Chyba, że to wejdzie, wszystko jest tak. To są wszystkie te same,
są wszystkie te same co te. A, czyli tu mamy, czyli tylko tamte były. A Kajo jeździ? Kajo? No, jeździ, jeździ. Może powiem. A to pamiętacie? To jest... A, no, ja wiem właśnie, to już wtedy jak był ten kład dawany. Tak. No, a to pamiętam. To masz trzy różne jakieś? Dobra, nie zmieścimy tego wszystkiego. A co wolicie, kłady czy krosy? Ja tak kładę. Ja to raczej... Ale chciałem krosy niż na tym roku. Ale zaczynałem od kłada za dzieciaka. A. Ja tam ścigacie wolę, nie wiem dlaczego, ale... To ścigacza też mam. Tego? Muszę go zrobić. No. Ujo! Nie musiałem jakoś poskładać do plecaka, będę musiał. Trzy różne. Cudę, nie wiem, co to łupa już. Kuba już w kasku. Model. Jesteśmy na sklepie. Będziemy zaraz przymierzać ciuchy na dla mnie na sobotę. Jakieś wyciery, jakieś, nie wiem, jakaś bluza, jakieś buty lekkie. Na kole latacie? Oni to już... Ja kładę u mnie. Bocznymi, tylnymi, na tylnych tak samo. A ty? No właśnie, też? Brat bardziej na bocznych umie, a ja na tylnych. Gdzieś tu mam filmik. To jeszcze wtedy ten... Nie, to sobie nie, to nie było co. Na shortsy możecie powysyłać coś fajnego. Dobra. Tutaj chyba będzie. Nie, to też chyba nie tutaj. A to jak podjeżdżałeś? Tutaj jak ten... Tutaj właśnie ten las na Niszczewach sobie jeździmy. Jest o wiele większa ta góra, tam są kilka tych gór. Kuba też pojeździ? Tak, pokażę, tak. Pokażę, że to zdjęcie fajne. O, patrz, no zobacz. Dawaj to na shortsa. No, tylko później się zmęczyłem. Nogę tylną gdzie trzymasz? Chodzi, no, składa na takiej rurce. Chodzi teraz... Na... Ale między szczebelki kładziesz? Tak. Teraz chcę napęd zmienić, żeby móc... A to jest bezpieczne? No chodzi, no tak to jak leci mi na dół, to odepnę sobie nogą i wtedy odpadam. Mhm. Tam to spokojnie. Czyli mam jak ten... masz tutaj grab bara i masz to przejście, to tam wkładasz nogę z kolana jak startujesz? Chodzi ja tylko tak nogą i tak... No patrz, jak tutaj poczekaj, ja ci tak zasymuluję. Tu mam grab bara, nie? No. To tu kładziesz stopę? Tak, czy jak masz... Nie, tak właśnie kładę stopę tak nastająco, że tak... I tak podbijam. A mi wiesz co powiedzieli? Stanter mi powiedział, że jak mam nogę na tylnej kanapie, nie? To nie mam wkładać, jak już klęczę, nie? Nie mam wkładać między szczebelki. To tak wkładasz? Między szczebelki, czy nie? Ja cały czas na stojąco praktycznie jadę. Aha, rozumiem. Teraz ten napęd zmienię, żeby móc siedzącego z kanapy od razu wyrywać. Aha. Z siedzenia. Bo tak to trochę mało... No właśnie, ja próbuję tak się uczyć, wiesz? Żeby właśnie z kolana i go na stojąco, nie? Podbić? No. Parę razy tak ostatnio zrobiłem. Ja, pokaż, to jak wtedy byliśmy, jak wyglądają. Tutaj mój akurat odchodzi. Ja właśnie kupił plastiki od Suzuki. No i będzie pasowywanie. I będzie właśnie... Aktualnie jest w rozbiorce. Cześć, Jarek jestem. Jumi. Siema. Co nasi widzowie już wbili? Dzień dobry. Co potrzebujemy? Bo Łukasz mi to przekazał, że będziecie, a tak naprawdę... Aha, i nic nie wiesz. Znaczy tak, ja bym chciał dla siebie coś na kłada, czyli jakieś wyciery z ochraniaczami, bluzę i buty. I pytanie tutaj, bo widzowie wbili piersi, do daleka pociągiem przyjechali. Jakieś gadżety macie? Pewnie, to zaraz coś... Ja tutaj, zobacz, Ola, ja tutaj zostawiamy tak. Mamy na razie mało naklejek. Ale dowieziemy jeszcze je. Tam są kalendarze i plakaty. Dobra. Dla ekipy. To zaraz poproszę kogoś z obsługi, to wtedy wam wszystko tutaj udostępni, co potrzeby. Dobra, super. Dobra. Coś wam załatwiła. Dziękuję. Tutaj aktualnie rozbiórca jest.
bo zmieniane są plastiki, generalne czyszczenie było. I tam czekam, aż brat będzie zacznie działać, no i... I co to jest za motocykl, powiedz jeszcze? No właśnie, taka heca, że ja kupiłem w Grudziądzu tego crossa za 1600 zł. Mhm. No i silnik tam 200. I nazywa się po prostu Suzuko, ten silnik. Suzuko, no. Aha. No i mam od czerwca i w sumie to zero problemów z nim jest. Aha. Jedynie to w lipcu poszła linka od gazu, ale to raczej standard u Chińczyków. A tak to jeżdżę, upalam, nic się nie dzieje. Były szły takie właśnie młodsi i kazali przygazować i trzymałem tak manetkę i... U nas tak spokojnie jest, że my po prostu po mieście jeździmy. I... O, no to fajnie. Tam waganiec nie szała, właśnie jeździmy, to nie ma problemu z policją. Więc... Super. Także zapraszam. Dobra. Przyjedziemy. Gdzie? Też przyjedziesz kładem? Pewnie. Dobra. Gdzie? Super. Na dwa busy przyjedziemy. Dobra. Dostaliście coś, tak? Ze sklepu RR Moto? Kubek, kubeki, jeszcze taką ściereczkę, brylok. Dwa bryloki. Ściereczkę do czyszczenia. O! Bryloki właśnie. Kubki też? Też. Mhm. Super. Dla wszystkich, czy? Tak, dla wszystkich, tak. Elegant. Dziękuję bardzo. No, super. I co? Fajny sklep, robi wrażenie, co? No. Raz nie... w życiu byłem tutaj kiedyś. Nie wiadomo na co patrzeć, nie? No tak, ładnie. Z tego tyle jest. Kuba live'a robi. Widzowie z nami są też. Witamy, siema. Siema. Siema, Mojra! Poczekaj, daj ja Mojrę przywitam. Siema, Mojra. Hejos, Byku. Hejos. A ja opowiem wam coś, nie? Wczoraj sobie wracamy i przed Częstochową, czy koło Częstochowy, stanęliśmy na stację benzynową, nie? I mówię, biorę kamerę, bo stoi motocykl na pace, na jeepie, nie? I tam coś tam robią. I doszedłem i się okazuje, że to widzowie. Zepsuł im się oświetlenie. Mówi, że do pracy rowerem jedzie. Ty się spytaj jutro, czym przyjedzie. Dobra. Na Godziębę. Lepiej. A jutro, Mojra, czym przyjedziesz na Godziębę? A wy będziecie na Godziębie? Nie, nagrywamy nie teledysk. O. Kamerzysta będzie z dronem, z kamerami. Daleko? No to koło Gniewkowa. A, koło Gniewkowa. Żwirownia Godzięba. Musimy zobaczyć. No, ja w sumie zobaczę. Na 12 jak dojedziecie, 12:30 będzie ten. Dużo wiary będzie. My się baliśmy, że dzisiaj nie zdążymy właśnie. A, no to pomyślcie o 30 dniu. No to taki wyjątkowy, będziecie na teledysku. Zobaczę teraz na mapach, ile mamy do Godzięby, tak? Tak. Gniewkowo wpisz, bo to Gniewkowa jest 6. Gniewkowa, no to jest tu, no to jest 30 km od nas. Mamy tam znajomy Gniewkowie. A mała Nieszawka, dobra. No. No masz Toruń, to dzisiaj możemy jechać jeszcze. Tutaj. No niby ten, niby jutro chyba pociąg by był, jakoś 10:26, coś takiego. No. Zaraz zobaczę. Sprzętami możecie przyjechać pomalutku. No. Też jest opcja. No. Albo na busa się zapakować, albo jak coś załatwić. Nie, bo to jest taka, no dużo ludzi będzie, naprawdę. MT-07 przyjedzie ten pasłem, tym co jeździłem. O, Juri i w ogóle wszyscy. Jeszcze Born to Ride'a nie spotkaliśmy. A, ale Blacka spotkaliście. No właśnie. To już... Enduro! To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem.